Poniedziałek. Nastąpił poniedziałek, nowy tydzień, nowe możliwości, zresztą jak zawsze. Dzisiaj przyszedł pierwszy posiłek, pierwszy dzień cateringu dla mojej żony i faktycznie jest tak, że z jednej strony mówi się, że wsparcie w związku to jest podstawa, z drugiej strony mówi się, że szewc bez butów chodzi. No bo kiedy tak moglibyśmy przeanalizować nasz związek, to faktycznie powinno być tak, powinno w cudzysłowie, że ja wspieram Karolę pod kątem wyborów konsumenckich, chociaż uważam, że ona nie ma za bardzo co zrzucać. Może jeżeli ona tak uważa, no to jej wybór, ale uważam, że ona doskonale rozumie moją filozofię i nieraz tak właśnie jemy wedle mojej filozofii. Natomiast stwierdziła, że catering rozwiąże jej problem. Po prostu ja to szanuję. Ale ktoś może zapytać, no to dlaczego nie pomagasz żonie w ustaleniu konkretnej diety i tak dalej? No wiecie dobrze o tym, że już jeśli chodzi o dietę, to odchodzę od tego, odszedłem, natomiast wróciłem w przypadkach bardzo takich indywidualnych, jak jednostki chorobowe. No ale z drugiej strony Karola zajmuje się marketingiem. Ja też niektórych z jej wskazówek nie biorę pod uwagę, bo ja mam swoją filozofię, jeśli chodzi o marketing i tyle. I szanuję, bardzo doceniam wkład jej w moje social media, bardzo doceniam jej rady, wskazówki, natomiast ja mam swoje po prostu poglądy na jakiś temat i na przykład twierdzę, że to mi się tak średnio opłaca robić, tego mi się po prostu nie chce robić, a widzę, że to daje lepsze możliwości niż to i to. Dlatego to wsparcie jest ważne, ale musi być w zgodzie z twoją filozofią. I pamiętaj o tym, że dieta to też jest twoja filozofia. To jest twój kierunek i to jest kwestia wyborów. To jest filozofia oparta na wyborach, na racjonalnych wyborach. I za każdym razem, kiedy sięgasz po dany produkt, zawsze możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, po co to dokładnie robisz? Po co sięgasz po dany produkt? Czy po to, że chcesz go zjeść, bo po prostu masz ochotę i bez wyrzutów sumienia zbędnych później po zjedzeniu wyłączysz ten produkt swojego życia, czyli po prostu jesz kawałek sernika, bo masz ochotę, bo lubisz, zjadasz, koniec, kropka, wyłączasz to ze swojego życia i dalej idziesz w życie? Czy wyrzuty sumienia nie pozwalają ci odejść od tego sernika i w momencie, kiedy jesz sernik, no to pojawia się lawina myśli negatywnych, że cholera, zjadłam sernik, więc popsułam swoją dietę, więc to wymaga już najedzenia się, no bo trzeba się zresetować i jutro zacząć od nowa. Faktycznie jest tak, że jemy pod wpływem negatywnych emocji, ale z drugiej strony jemy też pod wpływem pozytywnych emocji. I warto sobie zdać z tego wreszcie sprawę, że cholera, w moim życiu dzieje się coś nie tak, bo istotnie mogę jeść wszystko, na co mam ochotę, ale z drugiej strony nie muszę jeść wszystkiego. Mogę to jeść, ale nie muszę. I łapanie się na tym i zrozumienie tego procesu daje mnóstwo możliwości, ponieważ jeżeli usuniecie tego typu przekonania i będziecie w zgodzie z własną filozofią diety, własną filozofią jedzenia cisnąć, to gwarantuję Wam rezultaty. Więc ta sztuka wyboru będzie miała tutaj kolosalne znaczenie. Mówię Wam o tym, ponieważ chciałbym, żebyście zrozumieli, że nie musicie podlegać pod jakieś konkretne diety, które w zasadzie w dłuższej perspektywie nie zmienią absolutnie waszego postępowania w kontekście mentalnym. Czyli jeżeli będziecie na cateringu, a zajadacie emocje od dłuższego czasu, choć zawsze czasami tak bywa, to nic to nie zmieni. Schudniecie, ale jesteście dalej tymi samymi osobami, z tymi samymi problemami. Więc to musicie usunąć ze swojego życia. Te przekonania, które wskazują na to, że na autopilocie działacie w kontekście wyborów konsumenckich. Na zasadzie takich szybkich refleksji. Czyli wkurzona, jem. Szczęśliwa, jem. Co możesz zrobić, jeżeli jesteś osobą, która lubi celebrować swoje wyniki? Albo nauczona jest celebrować i czasami uczcić lubi swoje wyniki. Możesz na przykład założyć sobie coś takiego jak dziennik małych sukcesów. Mój własny dziennik sukcesów. Ja coś takiego prowadzę i jestem z tego mega zadowolony. Ten mały dziennik sukcesów powoduje, że celebruję każdego wieczoru moje małe osiągnięcia. Czyli na przykład udało mi się przeprowadzić dzisiaj kolejne fajne konsultacje,
kolejne osoby zostały zmotywowane i zarażone pozytywnym po prostu podejściem do tego tematu zwanego odchudzaniem, że udało mi się na przykład, nie wiem, zrobić w domu trening, udało mi się zadbać o swoje ciało, jedząc fajnie, ruszając się, regenerując swoje ciało, na przykład nie wiem, medytując, czy wysypiając się, mając jakieś drzemki, mając na uwadze to, że czasem jestem jak każdy zresztą, może nie każdy, jak większość z nas, osobą, która nie lubi wystawiać się na próbę konfrontacji z bólem takim nawet psychicznym, czy na przykład jeżeli biorę prysznic, to gdyby tak ten kureczek trochę poszedł na zimną wodę, to nic by się takiego nie stało, a forma taka delikatna morsowania na pewno by tutaj zadziałała, więc na przykład coś takiego. Ale zacznij pielęgnować po prostu siebie, zacznij łapać się na tym wewnętrznym krytyku i zacznij te wybory konsumenckie tworzyć w zgodzie z własną filozofią. Bez zbędnego analizowania, czy możesz to jeść, czy nie możesz. Bo przecież jeżeli, chociaż to jest ekstremalny przypadek, podejrzewam, ale jeżeli zajadasz swoje negatywne emocje warzywami, to też możesz przytyć. Więc nad tym warto w mojej opinii popracować. Pozdrawiam cię serdecznie. Trzymam jak zwykle za ciebie kciuki. Hej!